Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, vlogu o komiksach. I dzisiaj dosyć kontrowersyjnie, bo od pewnego czasu obserwuję, głównie w mediach społecznościowych, na Facebooku, tematy związane z, tak jak w tytule tego filmu, patorecenzentami, YouTube'owymi patorecenzentami, czy pewnymi różnicami pomiędzy recenzjami i recenzjami. I wydaje mi się, że jest bardzo dużo niedopowiedzeń, przekłamań, jakiegoś takiego indywidualnego spojrzenia, pod które szyte są różne scenariusze i przedstawia się wiele wątków z tym związanych. I jakby brak szerszego spojrzenia na pewne zagadnienia i chyba zrozumienia trochę drugiej strony, więc chciałbym w tym materiale troszkę o tego typu rzeczy zahaczyć. Rozpisałem sobie niejako draft tego filmu, więc będę sobie tutaj zerkał. Oczywiście tytuł tego materiału patorecenzje, unboxingi, prezentacje, opinie, wielkie tytuły. Sam stosuję w nazwie filmów określenie recenzja, albo prezentacja, albo wspólnie, albo jakaś opinia i tak dalej. Czemu to ma służyć? No przede wszystkim temu, żeby taka treść dotarła możliwie najdalej. Ja w momencie, gdy szukam opinii czyjejś na dany temat, na temat jakiegoś produktu, no to najczęściej wpisuję nazwę tego produktu i słowo recenzja, czy coś w tym rodzaju. Wydaje mi się być to rzeczą naturalną i nie widzę w tym nic złego, żeby stosować tego typu określenie. Stąd tak się też dzieje. Ale po kolei. Pierwszy taki punkt. Medium. Jakim medium jest YouTube? I czy my możemy porównywać medium, którym jest czasopismo, blog prowadzony przez daną osobę, taki indywidualny, czy jakiś kanał, profil, grupę facebookową i YouTube. Czy my to możemy zestawić? Czy to jest znak równości? Uważam, że nie. Każdy z tych mediów różni się od siebie i każdy jest przeznaczony dla innego użytkownika. Kiedyś nie było w zasadzie nic innego poza ewentualną gazetą, która się gdzieś tam pojawiała i ludzie nie wiedzieli o komiksach albo zapisywali się do prenumerat, płacili za coś i w zasadzie nie wiedzieli, co dostaną i nie było masowo dostępnych telefonów, smartfonów, w których można było sobie znaleźć różnego rodzaju informacje. Nie było tego po prostu i pisano różne opinie w gazetach, w jakichś czasopismach branżowych i tak dalej. Te czasy już dawno się zmieniły, wiele rzeczy nastąpiło jakby po drodze i na dzień dzisiejszy praktycznie każdy nastolatek ma komputer, telefon, w którym może w dowolnym momencie, w każdej chwili sobie gdzieś tam coś sprawdzić. Więc część ludzi, która siedzi w komiksach od nastu albo kilkudziesięciu lat, tworzyła jakieś swoje blogi, pisała na forach internetowych czy w jakiś inny sposób. Oczywiście te osoby się dostosowały troszkę do tych zmian, ale pozostały na przykład przy takiej tradycyjnej pisanej formie. Czasopisma drukowane w dużej mierze już zostały wyparte i tak naprawdę dzisiaj raczej są takim częścią rynku, która wymiera, która po prostu kurczy się cały czas. A w miejsce tego powstał internet, przestrzeń czy to facebookowa, czy właśnie YouTube, który jest dla powiedzmy młodego użytkownika internetu, nastolatka, ale również osób podobnych do mnie, czyli 30-kilkuletnich, takim głównym wyborem i po prostu szukanie treści w formie wideo. Ale każdy będzie miał swoje preferencje indywidualne, więc to nie jest żaden wyznacznik czegokolwiek. Więc jakby medium ma swoje znaczenie i to, w jaki sposób to medium funkcjonuje, to dla każdego z nich jest inne. I nie można oczekiwać, że ktoś, kto pisze recenzję w formie bloga, będzie to robił tak samo jak ktoś, kto robi, nazwijmy to, wideo recenzję na YouTubie, czy w ogóle pokazuje tam jakieś treści. YouTube bardzo często, czy kanały YouTube'owe są pewną formą
przekazywania informacji, ale również rozrywki, ale również prowadzenia dialogu z widzami, z osobami, które to oglądają, które mają możliwość do komentowania. Oczywiście na blogach pisanych również, na Facebooku również, ale jednak przyjmuje to trochę inną formę i sposób tego przekazu diametralnie się różni. Treści w internecie, na YouTubach jest bardzo wiele. Jakby punktem wyjścia do zrozumienia tego szerokiego zagadnienia jest to, żeby zrozumieć, z jakiego medium się korzysta. I nie można postawić znaku równości pomiędzy nimi. To jest bardzo ważna rzecz. Zmiana preferencji, tempo życia, dostępność informacji i mnogość tytułów. To jest właśnie taka kwestia, która jakby wynika z tych zmian, o których wspomniałem przed chwilą. Dzisiaj przez to, że żyjemy coraz szybciej, jest ogrom spraw, szczególnie jeśli człowiek jest starszy, ma rodzinę, dzieci, pracę zawodową i chce kontynuować w jakiś sposób swoje hobby, tym tak naprawdę pędzi coraz dalej i mnogość informacji, wielość tytułów, która jest wydawana w komiksowie, można powiedzieć, mamy od pewnego czasu chyba renesans dla komiksu, nie tylko dla komiksu. Ja też swego czasu byłem planszówkowiczem, tam w ogóle nastąpił ogromny boom, ale w wielu tych, powiedzmy sobie, takich hobbystycznych branżach rozrywkowych dzieje się bardzo dobrze. Przez to, że tak się dzieje, przez to, że jest tyle decyzji, wyborów, które trzeba podjąć, to ludzie szukają informacji. Dostęp do informacji dzisiaj jest bardzo prosty dzięki tym smartfonom, ale szukają informacji możliwie najbardziej zjadliwej, prostej, łatwej w odbiorze, którą często można dzielić się z innymi zajęciami. Czyli na przykład ktoś włącza sobie po prostu materiał na YouTubie, czy na przykład na Spotify'u jakąś pogadankę, i w tym czasie robi obiad, zajmuje się czymś tam, sprząta i tak dalej, albo idzie po prostu pobiegać. I trzeba zrozumieć to, że te media są przeznaczone dla różnych odbiorców i każdy z nich funkcjonuje sobie równolegle wokół siebie. One się nie wykluczają, po prostu są inne. Najważniejsza zasada, która wydaje mi się jest związana z w ogóle obcowaniem jakimikolwiek treściami, to jest: jeśli coś Ci się nie podoba, to po prostu to wyłącz i tego nie oglądaj, nie czytaj, nie zwracaj na to uwagi. To jest tak jak z ludźmi. Czy my chcemy się przyjaźnić z ludźmi, których nie lubimy? Nie, nie chcemy. Jeśli ktoś jest dla nas osobą niemile widzianą, to po prostu nie utrzymujemy z nią kontaktu. Więc jeśli ty, drogi widzu, który jesteś tam po drugiej stronie, stwierdzasz, że to, co ja tutaj robię, to twoim zdaniem jest jakaś totalna bzdura, to po prostu to zamknij i idź, zrób sobie coś przyjemnego dla siebie i nie oglądaj tego więcej, bo ja z tym nie mam żadnego problemu. I to samo dotyczy tych wszystkich, którzy chodzą i mówią: oni to robią źle, tak nie powinno to wyglądać, my to robimy lepiej, oni są ogólnie szkodliwi i tak dalej, a my jesteśmy wspaniali, my tu byliśmy pierwsi i tego typu rzeczy, albo roszczą sobie prawo do czegoś. Kurczę, jeśli uważacie, że coś jest nie w porządku i wam się to nie podoba, to po prostu weźcie to, przeskoczcie. Zostawcie to i idźcie dalej swoją drogą. A ci, którzy są tacy źli waszym zdaniem, niech idą swoją i każdy niech robi swoje. Tak będzie najlepiej. Nie potrzeba hejtować czegoś, nie potrzeba kogoś obrażać i nie potrzeba wylewać swoich żali, robienia tego tak zwanego bólu dupy o to, że coś jest inaczej niż byście sobie to wyobrażali. W życiu masę rzeczy jest inaczej niż tak, jakbyśmy tego chcieli. Trzeba to po prostu zaakceptować, a robić swoje dalej tak, jak się chce. I każdy ma prawo robić tak, jak chce. To jest jego indywidualny wybór. Albo to zaakceptujcie, albo będzie wam trudno żyć. Ja nie wiem, jak wy możecie funkcjonować. Więc najlepiej, jeśli coś się nie podoba, to po prostu tego nie oglądajcie, nie róbcie i róbcie to, co faktycznie lubicie robić. I przechodzimy już powoli do sedna. Czyli tego, co ja na przykład robię tutaj. Cała moja działalność na YouTubie, cały ten kanał, to, co postuję na Instagramie, bo mam swój profil instagramowy, to odbieram jako fandom, jako takie oddolne inicjatywy, które mają za zadanie promować komiks. Bo ja nie robię tego kanału po to, żeby zarabiać na nim pieniądze. Ja na nim nie zarabiam. Ja poświęcam swój czas, podejmuję wybory i rezygnuję z czegoś, aby móc
przygotować chociażby tą treść i inne filmy, które są tutaj na tym kanale, rezygnując po prostu z czegoś innego, co mógłbym w tym czasie robić. I robię to dlatego, bo ja mam wewnętrzną potrzebę, aby się tym z kimś podzielić, aby powiedzieć: słuchajcie, przeczytałem taki i taki komiks, to mi się podobało, to mi się w nim nie podobało, polecam to lub tego nie polecam. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć ten film, to albo może się z tym zgodzić, albo nie. Jak się nie zgadza, może napisać to w komentarzu, albo może po prostu więcej tego nie oglądać i tyle. A jeśli się zgadza, to fajnie i cieszę się, jeśli mogę komuś w czymś pomóc. Ogólnie uważam, że dobrze jest promować rzeczy, które naszym zdaniem są fajne. I na tym właśnie polega moja działalność w internecie. Ja staram się promować komiks, który uważam jest świetnym medium, który jest genialnym sposobem na trochę poszerzanie swojej wiedzy, jakiś autorozwój, na promowanie kultury w ogóle, bo komiks jest świetnym medium kulturowym. Także jak każdy może oczywiście korzystać z tego komiksu jak uważa i są różne komiksy, jedne będą, nazwijmy to, mieć treści bardziej proste i takie banalne, a inne będą wymagały jakiejś większej myśli, koncepcji, analizy i tak dalej. Więc to wszystko jest bardzo indywidualne, ale po prostu ja na tym kanale chcę promować komiks jako taki, chcę szerzyć dobre słowo o komiksie, czasami krytyczne, natomiast no takie mam prawo i to po prostu robię. I w momencie, w którym ktoś zaczyna hejtować takie fantomowe funkcjonowanie tego typu treści, no to dla pewnych osób jest przykre, demotywujące i one przestają to robić. A szkoda, bo w moim założeniu w dużej mierze takie niewielkie kanały jak ten mają po prostu takie właśnie działanie oddolne, które promują to medium. Powinniśmy się z tego cieszyć, a nie próbować z tym walczyć. Recenzje i recenzje. No właśnie, to jest pewnie w ogóle każdy z tych aspektów, o których mówię, można by tutaj osobny film o tym nagrać, ale staram się to ugryźć w pewną pigułę. Wiecie, uważam, że nie ma czegoś takiego jak recenzja doskonała. Można powiedzieć w trzech zdaniach o czymś. Ja mogę zrecenzować kubek do picia kawy, albo krzesło, albo samochód, którym jeżdżę, lub nawet telefon, w którym to nagrywam. Cokolwiek, mogę zrecenzować tę koszulkę i ja nie potrzebuję się do tego doktoryzować, żeby móc o tym coś powiedzieć, wyrazić swoją opinię, ale poszerzoną o jakieś kwestie w przypadku komiksu związane z fabułą, związane z jakąś analizą tego dzieła, jakąkolwiek, to ona może być większa lub mniejsza, w szerszym lub mniejszym zakresie treści i tak dalej. Mogę to do czegoś porównać i podzielić się tym, co mi się podobało lub nie podobało. Natomiast nie ma ekspertów od recenzowania. Nie słyszałem o tym, że były szkoły, które zajmują się tworzeniem doktorantów z recenzowania komiksów czy książek. To jest jakaś totalna abstrakcja. Chcę podzielić się swoją opinią na temat czegoś. Chcę to nazwać, że jest to forma recenzencka. Nie jestem recenzentem, który posiada odpowiednie kwalifikacje, w sensie, nie wiem, szkołę skończył w tym kierunku czy coś. Jestem osobą, która robi to hobbystycznie, fandomowo i bazuje na swojej wiedzy, którą staram się rozwijać. Jak ktoś tego nie akceptuje, to znowu, nie oglądaj tego i idź swoją drogą. Zatem po prostu te recenzje w internecie są różne i owszem, ja też uważam, że niektóre są słabe albo wręcz bardzo złe, po prostu ich nie oglądam. Ale ta osoba ma prawo sobie je tworzyć. Nie ograniczajmy jej tego prawa. Każdy ma takie same prawo w życiu. Darmowe komiksy. To jest temat, który ostatnio wypłynął. Ja chyba nie dostałem żadnego darmowego komiksu. Przynajmniej sobie nie przypominam, aby ktokolwiek mi dał darmowy komiks. Jeśli miało coś takiego miejsce, no to podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej Darmozmi, to owszem, wtedy tak. Natomiast innego darmowego komiksu jako takiego, no o, przepraszam, Marca, od Marca dostałem parę komiksów,
wybacz, ale one z racji tego, że nie jesteś wydawcą ani ich autorem, były po prostu zwykłym koleżeńskim przekazaniem przedmiotu, którego ty już nie chciałaś, więc to nie to. Słuchajcie, tak na poważnie, jeśli wydawcy mają jakąś swoją politykę marketingową i chcą rozdawać te komiksy w taki czy inny sposób, je rozdają. To, czy ktoś oczekuje, że dostanie darmowy komiks, albo ma jakiś żal z tego tytułu, że dostaje ich nagle mniej, albo nie wiem, ich wartość jest niższa i tak dalej, niech sobie robi co chce, w sensie po co tym się w ogóle przejmować, po co z tym rozmawiać. Jeśli ktoś ma taki żal, to niech sobie żyje z tym żalem. Ja nie oczekuję darmowych komiksów od nikogo. Owszem, pisałem do dwóch wydawców z pytaniem o to, czy są zainteresowani współpracą. Żaden z nich nawet nie odpisał na mój mail, co samo w sobie już uważam, że jest słabe. I to są duzi wydawcy polscy komiksowi. Natomiast czy ja mam z tym problem? Nie mam żadnego. Szczerze dzisiaj w zasadzie to chyba nie chciałbym dostawać darmowych komiksów, bo to pozwala mi na totalną swobodę i mogę sobie powiedzieć o tym, co kupiłem sam, tak jak chcę o tym powiedzieć, bez żadnej presji tego, czy mam powiedzieć o tym dobrze, czy źle, czy ja zrobiłem coś zgodnie z pewnymi oczekiwaniami. I przechodzimy naturalnie do tego, czy jest jakiś wpływ wydawców czy autorów na to, co mówią recenzenci o ich komiksach. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. I on może być rozumiany w różny sposób. Nie mówię, że każdy wydawca, albo wybrani, albo jakiś jeden, przychodzi do takiego, powiedzmy sobie, swojego partnera reklamowego i mówi: masz tu komiks i teraz masz zrobić o nim dobrą, pozytywną opinię, tak żeby wszystko tam było w samych superlatywach. Nie. To, że wydawca ma wpływ jakiś na recenzję, wynika z wielu czynników. I sam spotkałem się z tym, że na przykład pewien wydawca wyraził swoją opinię o tym, że nie podobało mu się to, albo że moja opinia w jakiś sposób jest niezgodna z jego poglądem. I może się z tym, może być jakby takie zdanie, no każdy może odbierać ten komiks inaczej. Czułem pewną niechęć jakby wynikającą z tego, albo pogardę wręcz. I to już samo w sobie jest pewnego rodzaju wpływem wydawcy, pomimo tego, że ani tego komiksu nie dostałem za darmo i nikt mi za to nawet nie podziękował, ewentualnie, nie wiem, zostało to gdzieś tam udostępnione. Znam osoby, które dostają komiksy za darmo i widzę, jak wyglądają, nazwijmy to, wideo recenzje tych autorów. I bardzo często po prostu, pomimo tego, że te osoby nawet może nie chciałyby czytać tych komiksów, ale dostały je i czują się w obowiązku je pokazać i boją się albo nie chcą ich pokazać w sposób zły, z czysto ludzkiej pobudki, bo uważają, że coś dostały, ktoś zachował się wobec nich w sposób, nie wiem, miły, dobry i one też takie chcą być fair, przez co ich opinie są w jakiś sposób wybaczone albo noszą znamiono tego, że jest tam po prostu wpływ tego wydawcy przez to, że ten komiks został przekazany za darmo. I jest jakby dużo tego typu drobnych rzeczy, które mogą na tym się odbijać. Ja mam relacje z pewnymi osobami, które są autorami lub wydawcami. Rozmawiam z nimi, miło nam się rozmawia, lubię ich, czuję do nich sympatię. I czy to ma wpływ na moją opinię? Oczywiście, że jakiś ma, bo ja nie chciałbym ich skrzywdzić w jakiś sposób. Więc albo mogę o tym nie nagrywać, albo mogę o tym nagrać w sposób pozytywny, albo mogę w jakiś sposób hamować się w swojej opinii. To wszystko ma jakiś wpływ, mniejszy lub większy. Więc oczywiście skupiam się tu w tym momencie na naprawdę detalach czasami, ale jak ktoś twierdzi, że to nie ma kompletnie żadnego wpływu, to moim zdaniem jest w błędzie. Możecie się ze mną nie zgodzić i mieć swoją opinię, ja to szanuję i wy szanujcie moją. Szansa, wzajemny szacunek i rozwój tej branży. I to jest najważniejszy element, jakby dla którego w ogóle ja chciałem stworzyć ten film. Ponieważ jeśli
jeszcze pozostaliście i to oglądacie, to znaczy, że chociaż chcieliście wysłuchać moich argumentów, to przede wszystkim, jak ktoś się z tym nie zgadza, ktoś uważa, że taka czy inna osoba, czy ja, czy ktoś inny w internecie robi treści miałkie, że to nie są recenzje, że to jest popłuczyny i rynsztok, może mieć swoją opinię, ale przeskoczcie to, zostawcie, obróćcie się na pięć, idźcie w swoją stronę, my będziemy robić swoje, wy róbcie swoje, szanujmy się wzajemnie, nie obrzucajmy się błotem, robimy to w mojej ocenie, większość przynajmniej, są pewnie wyjątki, ale robimy to dlatego, że lubimy komiksy, lubimy je czytać i chcemy o nich szerzyć dobre słowo. Nie psujcie tego, pozwólcie się tej branży rozwijać, chociażby w taki właśnie sposób. Dla wielu osób dotarcie do jakiegoś pisanego bloga nigdy nie nastąpi, a dzięki temu, że jest jakiś film na YouTubie i ktoś preferuje taką formę, to do niego dotrze i może kupi kolejny komiks i będzie fanem, wejdzie, wkręci się w to hobby. Super rzecz. Czemu ktoś miałby walczyć jakby z takim zachowaniem? Więc nie róbcie tego, to jest ogromna szansa dla rozwoju tej branży. Szkodliwość, nazwijmy to, tych treści, które są nie do końca wartościowe. No, jakaś szkodliwość pewnie jest, pewnie czasami są przekłamania. Ja sam pewnie popełniłem trochę błędów w treściach, które przekazywałem. Gdzieś czegoś nie sprawdziłem, coś przeinaczyłem, coś powiedziałem nie tak. Tego się nie uniknie, jakby każdy popełnia błędy. Nie popełnia błędów ten, co nic nie robi. I to jest życiowa prawda, z którą chyba nikt nie będzie polemizował. Kwestia jest taka, że uważam, że większość ludzi ma tą przeciętną inteligencję, która pozwala im wyciągać wnioski i samemu ocenić, czy dana treść, dana osoba, która pisze recenzje czy filmy, w formie wideo na YouTubie, czy właśnie w formie jakiegoś bloga facebookowego, czegokolwiek, to odbiorca zapozna się z tym i stwierdzi: ok, zgadzam się lub się nie zgadzam, mogę polemizować lub nie. I albo będzie to śledził dalej, albo przestanie to śledzić. Ludzie naprawdę nie są małpami na drzewach, tylko potrafią używać mózgu. I będzie owszem grupa ludzi, która nie potrafi wyciągnąć własnego zdania, nie potrafi przeanalizować tego. Tak jak recenzent nie potrafi przeanalizować komiksu, czy wyciągnąć jakiejś głębszej treści. Nie zbawimy tego świata i to jest niestety rzecz, która zawsze w jakimś procencie będzie. Po prostu trzeba to przeskoczyć. I będę już kończył, bo za chwilę powiem o kanałach, które są na YouTubie, z których ja wyrosłem i które śledziłem jakby. Natomiast krótko o pewnych rzeczach. Ja mógłbym robić filmy o tego typu komiksach. Większość tych wielkich portali robi o tym. Pewne kanały YouTube'owe robią o tym, czyli o superhero, nowościach, o tym, co się najszybciej sprzedaje. Mógłbym o tym robić. Rzadko o tym robię cokolwiek. Jak widzicie, ten komiks jest jeszcze w folii. Jeszcze go nie rozpakowałem. Nie mam parcia na to, żeby go przeczytać. Pewnie świetnie by się klikało. Może jakbym go przeczytał jako jeden z pierwszych, to by się świetnie klikało. Mi na tym nie zależy. Niespecjalnie. To znaczy, motywuje mnie to, jeśli wy oglądacie te filmy, komentujecie, dajecie tam lajki i tak dalej. Super, ale to nie jest najważniejsza rzecz dla mnie na tym kanale. Ja nie po to tworzę YouTube'a. To jest na pewno komiks, który świetnie się klika i jest na niego wzięcie. Ale no cóż, ja mam trochę inne podejście. Są takie komiksy, o których ja lubię mówić. Kultura gniewu, Podróże Franka, Jim Woodring. Jest to komiks, który nie wiem, czy się jakoś dobrze sprzedał, czy źle. Był wielokrotnie przeceniany. Natomiast w swojej warstwie graficznej, która prezentuje się tak, jest to coś nietypowego. Jest to coś oczywiście nie dla każdego, raczej dla niszowego. Ja robię filmy o takich komiksach i tam jest, nie wiem, 100 wyświetleń. Ja nie mam z tym problemu. Fajnie, jeśli z tych 100 osób 2-3 kupią ten komiks i powiedzą: wow, świetna rzecz, jestem z tego zadowolony. Ja się z tego cieszę. Jeśli dzięki mojemu filmowi kupiliście coś i byliście z tego zadowoleni, dajcie mi znać, to na pewno zrobi mi super weekend. Kolejna rzecz. Mali wydawcy. W zasadzie
Bazgrole to takie wydawnictwo, które samo się drukuje, samo się wszystko tam robi u nich, w sensie te parę osób pracuje nad każdym jednym drobiazgiem, a potem to dystrybuuje, oczywiście tam współpracują z gildią, ale mało kto o nich mówi, jeśli oni sami o sobie nie mówią. I ja staram się takich wydawców, takie wydawnictwa promować, takie bardzo często niszowe rzeczy jak to. Rzezin. Trzecia kampania, aby wydać trzeciego Rzezina, już trwa. Takie rzeczy staram się promować. One nie mają wielkich wyświetleń. Nikt mi za to nie płaci, czasami ktoś podziękuje. Owszem, zdarzyło się, że parę osób podziękowało właśnie z tych małych wydawców. To akurat wydaje wydawnictwo Ongryz, czyli mamy tutaj Wydział Siódmy. Ale też twórcy niszowi, raczej taki komiks zeszytowy, który nie jest mainstreamem. O tym lubię mówić. Cela numer jeden, Adam Święcki. Świetny autor, bardzo sympatyczna osoba. Lubię wspierać takie osoby i robi bardzo dobre komiksy. Wydaje to Timo. Sięgnijcie i sprawdźcie. Jest recenzja na kanale. Prywaciarz. Jeden z komiksów z cyklu Wyspy Szyszek. Tutaj akurat Tomasz Kątny i Jakub Babczyński. Rewelacyjna rzecz, bardzo niszowa, w niewielkim nakładzie, trudno dostępna i myślę, że warto, aby takie tytuły rosły, aby ci twórcy się rozwijali. Ja lubię o nich mówić, film o tym komiksie znajdziecie u mnie na kanale, polecam. I chociażby na przykład Kamil Dukiewicz, autor doceniony chociażby poprzez festiwal Złote Kurczaki, również niszowy twórca. Nie pamiętam, czy jakiś film o jego komiksach był u mnie, ale przy okazji Złotych Kurczaków też mogę o tym wspomnieć. Super rzeczy, które nie pojawiają się często. Ja staram się o nich mówić. I kończąc, słuchajcie, jak jeszcze nie robiłem niczego na YouTubie, to oglądałem takie kanały jak Komiksomaniak prowadzony przez Oskara Rogowskiego. On dzisiaj już raczej nie mówi o komiksach, albo w jakimś tam niewielkim zakresie i w ogóle jego kanał przestał być aktualizowany. Comics Weekly, między innymi z Oskarem, ale tam kilka innych osób. Uncle Mruwa, nie pamiętam, tych czterech chłopaków tam było. Kiedyś to oglądałem, słuchałem. Oni głównie mówili o superbohaterszczyźnie, ale śledziłem to. To jest YouTube. Inaczej się przedstawia treści. A Brody z Kosmosu. Serdecznie pozdrawiam Juliana, jeśli kiedykolwiek trafi na ten film. Osoba, która też ma bardzo różne treści na YouTubie. Jest recenzentem, dostaje komiksy od wydawców, ale mówi o filmach, o jakichś bajkach dla dzieci, o masie różnych rzeczy. Śledzę jego treści. Co? Zły taki kanał? Moim zdaniem świetny. Paweł ze Spoiler Included. Dobrze, zatem wracając, bo odkąd zadzwonił dzwonek do drzwi, to minęło 6 godzin, plus minus. Spoilers Included. Kanał, który swego czasu prowadził Paweł. Generalnie bardzo fajny, merytoryczny kanał o komiksach. Wiele ciekawych treści, nie tylko recenzje, ale naprawdę masa interesujących materiałów. Szkoda, że Paweł niestety zaprzestał prowadzenia swojego kanału, ale po prostu życie, wybory, pewne decyzje powodują, że no, prędzej czy później każdy gdzieś porzuca to hobby. A takie kanały jak Hype Train, czy też Jacek Kolekcjoner, dzisiaj ciągle aktualne, kolejne kanały o komiksach, które nie są kanałami historycznymi. Dlaczego ktoś miałby mieć pretensje, że Jacek prowadzi taki kanał, w którym pokazuje komiksy, promuje to hobby, promuje to medium? Ja nie widzę w tym nic złego. Dla mnie to jest bardzo fajnie, jeśli nie mając jakiegoś tytułu, mam możliwość zobaczenia go na takim nagraniu. To jest coś zupełnie innego niż suche, przykładowe plansze, które gdzieś tam są wrzucone na takim czy innym portalu poświęconym komiksom. Wreszcie, co ja patrzę?
czyli kanał, który był prowadzony przez Łukasza. Dalej jest, ale Łukasz publikuje bardzo rzadko, co też jest jakby podyktowane życiem osobistym. Ja to zupełnie rozumiem. Mikołaj z bloga Komiksy, który też oprócz bloga prowadzi swój kanał YouTube'owy. Mikołaj, masę treści związanych z komiksem niezależnym, a również wywiady z twórcami, taka oddolna inicjatywa. Generalnie jest tam trochę takich materiałów komercyjnych, reklamowych, związanych z wydawnictwami typu Hachette, czy tam Bardo Agostini, bo i tam jakieś figurki się pojawiają. Wiecie, jeśli Mikołaj współpracuje z taką czy inną, z takim czy innym wydawcą, no to jest praca, którą on wykonuje, prowadzenie tego kanału, a wydawca daje mu coś w zamian i jakby ja to szanuję. Nie mi to oceniać, ani nie wam. Taka jest jego decyzja, on chce to robić. I szereg kanałów tak robi. Są kanały, które prowadzi Jarek z Lubię Komiksy, jest kanał Sylwka. I abstrahuję od tego, czy komuś się podoba, co tam jest, czy mi się podoba, czy ktoś chce ich oglądać, czy nie. Robią to według własnego uznania, tak jak chcą to robić. I ja nic do tego nie mam. Jeśli chcę to robić inaczej, to po prostu to robię inaczej. Jeśli komuś się nie podoba to, jak te kanały są prowadzone, czy jak jest prowadzony mój kanał, to zamiast marudzić i kogoś obrażać, albo zarzucać, że coś jest nie tak, to ludzie, zróbcie to lepiej. Zróbcie to lepiej. Najłatwiej jest mówić, że coś jest robione źle, jeśli nie robi się samemu nic. A przez to, że miałem 6 godzin jeszcze na rozważania na temat tego wszystkiego, to przypominam sobie o podstawowych, najważniejszych rzeczach, jakby z tym związanych. Poświęcamy na to czas. To nie jest tylko to, że ja sobie stawiam byle jak kamerę, włączam nagrywanie, gadam do tej kamery, ble, 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 potem to wrzucam na tubę. Z tym jest tak naprawdę szereg różnych czynności związanych, które trzeba dookoła zrobić. To, że musiałem zrobić 6 godzin przerwy w tym nagraniu, to wynika z tego, że mam rodzinę, dzieci, inne obowiązki, znajomych i po prostu gdzieś w wolnym czasie, teraz kiedy jest w zasadzie już godzina 20, ja mogę kończyć to nagranie. Zatem jeśli naprawdę komuś to nie odpowiada, niech zamknie przeglądarkę, niech wyłączy tą treść i niech sobie idzie gdzie indziej. A dla tych wszystkich, których interesują te materiały, interesują te treści, zapraszam, dajcie znać, że jesteście, podzielcie się swoimi opiniami, co was interesuje, co chcielibyście dodatkowo. Nie wszystko jest możliwe do zrealizowania, ja sam miałem wiele projektów, które chciałbym zrealizować, ale brakuje na to czasu, często nie ma po prostu fizycznie możliwości, żeby coś zrobić. W tej chwili mamy porę roku, której tak naprawdę o 16 już jest zazwyczaj ciemno, a ja rzadko kiedy chcę nagrywać przy sztucznym świetle, tak jak na przykład w tej chwili, bo po prostu komiks nie wygląda dobrze, kiedy jest sztuczne, nieodpowiednie światło, on najlepiej wygląda przy świetle naturalnym. Także to też są pewne techniczne ograniczenia, które jak ktoś nie ma profesjonalnego studia oświetlenia, nie wiem, jednego czy drugiego aparatu fotograficznego, odpowiedniej jakości kamery, mikrofonu, wszystko to jakby wpływa później na jakość. I każdy stara się to robić na tyle, ile potrafi, tak jak potrafi najlepiej, wydaje mi się. Pewnie jedni lepiej, drudzy gorzej. Subiektywnie można to oceniać. Natomiast dalej, każdy ocenia swoimi wyświetleniami. Chcecie to oglądać? Oglądacie. Nie chcecie? Nie oglądacie. Ale nie hejtujcie czegoś, czego sami nie robicie, bo nawet najczęściej wiele osób, które negatywnie się wypowiada na dany temat, nie ma bladego pojęcia, jak to zrobić samemu lepiej. Więc po prostu nie gadajcie takich bzdur. Szereg innych kanałów, które ja doceniam. Kanał Marcy Z, mojej
serdecznej koleżanki, z którą często rozmawiamy sobie, że tak powiem, bardziej na stopie prywatnej. Kanał Górna Półka Rafała, z którym podobnie jak z Martą rozmawiamy sobie prywatnie. Prowadziliśmy razem taką audycję komiksowe konwersatorium. Z braku możliwości bardzo często zgrania się wspólnego terminu, czasu, który trzeba później poświęcić na montaż tego wszystkiego i tak dalej, to po prostu kolejne tematy się nie pojawiają. Ale to tylko pokazuje, że to nie jest tak łatwo usiąść sobie coś nagrać i to wrzucić w internet. To tak nie działa, po prostu. To jest szereg zajęć, które trzeba wykonać wokół tego. Ja ze swojej strony, wrzucając materiał, dbam o to, żeby było dobrze dobrane audio, w sensie dźwięku, podkładu muzycznego, może tak. Dbam o to, żeby była dobrze przygotowana, ciekawa miniatura. Dbam o takie detale jak czcionka, która jest gdzieś tam dobrana nawet na tej miniaturze. Pilnuję tego, co powiedziałem odnośnie oświetlenia, żeby po prostu to dobrze wyglądało, żeby jakość nagrania była możliwie najlepsza z pewnymi ograniczeniami sprzętowymi, którymi mam, którymi dysponuję, bo robię to hobbystycznie, robię to amatorsko, robię to, bo chcę się z wami podzielić czymś od siebie. I tyle. I zamiast coś takiego hejtować, powinniście albo podziękować, albo nie oglądać, jeśli tego nie doceniacie. I to tyle. I jeszcze wspomnę kilka kanałów. Kadr Ci w Oko lub Wprost z Kadru. Świetne kanały poświęcone komiksom, gdzie też treści bardzo często są różne. Gdzie nie ma tam jakiejś głębokiej analizy nie wiadomo czego. I po prostu chłopaki, którzy przeczytali dany tytuł, jeden czy drugi, zazwyczaj tam jest kilka komiksów omawianych w takiej formie podcastowej, dzielą się swoją opinią. Ja to szanuję, moim zdaniem jest to w zupełności wystarczające, żeby móc coś takiego nazwać recenzją. A jak wam się to nie podoba, to tego nie oglądajcie. Czytelnia komiksu między kadrami. Kolejny wartościowy kanał, który bardzo fajnie pokazuje wiele treści komiksowych. DC Comics Polska, czy chyba mniej więcej tak, kanał prowadzony chyba też przez Sebastiana, z którym kiedyś gdzieś tam prowadziliśmy jakąś wymianę w komentarzach a propos a pewnego nieporozumienia związanego ze spoilerem dotyczącym jednego z komiksów DC. Natomiast wiecie, często jest tak, że w słowie pisanym dochodzi do niezrozumienia. Co innego jak się z kimś rozmawia w cztery oczy, widać pewne emocje, jest przekaz werbalny i niewerbalny. W momencie, gdy wpisujecie sucho komentarz, czyli słowa, literki w treść, można z tego wnioskować wiele, dlatego ja jestem daleki od wymiany komentarzy w postach na Facebooku czy na jakimś forum internetowym, bo to nie jest miejsce do prowadzenia tego typu dyskusji. Po prostu tam raczej nie da się z nikim dogadać. Jak ktoś chce wejść w polemikę i prowadzić dyskusję, to chętnie się spotkam i porozmawiam, jak tylko jest taka możliwość, pod warunkiem, że to ma w ogóle sens. Natomiast miejsce na tego typu wymiany poglądów no nie zupełnie jest właściwe moim zdaniem właśnie czy to Facebook, czy jakiś forum. Marvel DC, kolejny kanał, który jest poświęcony komiksowi superbohaterskiemu. Batcave, rewelacyjny kawał prowadzony przez Rafa i Wojciecha, stricte około Batmanowy. Bardzo fajne audycje, chyba comiesięczne, ale też filmy poświęcone konkretnym tytułom. Bardzo lubię rozważania chłopaków, czy komiksomaniacy, również komiks zapaleńców komiksowych. Jest naprawdę szereg ciekawych, wartościowych kanałów na YouTubie, którymi warto się zainteresować, gdzie twórcy nie są profesjonalistami pewnie w tym, co robią. Nie mają jakiegoś przeszkolenia daleko idącego w tym.
Natomiast robią to z pasji po to, żeby szerzyć dobre słowo o komiksach i popularyzować to hobby. Ja to doceniam i powinno się takie osoby wspierać, a nie podpinać im skrzydło. Zatem, podsumowując jakby całokształt tego materiału, wartościowe treści to nie są tylko profesjonalni recenzenci, którzy tworzą jakieś blogi, za którymi stoją jacyś, nie wiem, większe medium w internecie, ale to są również osoby takie jak ja, które w ramach szerzenia fandomu komiksowego popularyzują komiks, wypowiadają się na temat takich czy innych tytułów, które bardzo często są niszowe i warto wszystkie te inicjatywy wspierać. Nie róbcie hejtu, niepotrzebnej demotywacji takich osób jak podobnych do mnie, które robią tego typu treści. Jeśli coś wam się nie podoba, po prostu to zamknijcie i tego nie oglądajcie, idźcie swoją drogą. Wspierajmy rozwój komiksów w Polsce. I myślę, że ode mnie to wszystko. Jeśli czegoś tu nie powiedziałem, jeśli popełniłem jakieś błędy merytoryczne, to tylko i wyłącznie dlatego, że wynika to z pewnych ograniczeń czasowych. Nie można uwzględnić wszystkiego. Tak jak powiedziałem, ja jestem amatorem, hobbystą, który zajmuje się komiksem i nie mam specjalnego wyszkolenia w tym kierunku. Nie skończyłem żadnej szkoły dziennikarskiej czy jakiejś innej. Nie jestem specem od recenzji, ale myślę, że w ramach takiej oddolnej inicjatywy szerzenia dobrego słowa o komiksie, popularyzowania kultury komiksowej, to co robię jest wartościowe. Jeśli się z tym nie zgadzasz, nie oglądaj więcej tych treści. Ja i ty będziemy spokojniej dzięki temu spać. Trzymajcie się, to ode mnie wszystko i zapraszam do kolejnych moich materiałów. Na razie, cześć!